trzy, cztery. Brawo. Po ponad 6 latach, prawie 7 latach, Radomiak wraca do siebie, do swojego domu. Struga 63 to adres, który każdy kibic Radomiaka ma w sercu. Podawanie historii myślę, że będzie szczęśliwe, aby tak było, patrząc na zmiany organizacyjne, sportowe, w klubie sportowym Radomiak, można powiedzieć, to jest milowy krok, który zrobił. Są wspaniałe pomieszczenia, mam nadzieję, że, bo pan prezes pokazywał drzwi do wyjścia na lożę, te drzwi są jeszcze zamknięte, mam nadzieję, że w tym roku, w przyszłym roku będą już otwarte, będzie można wyjść na stadion, że ten stadion w końcu zostanie podany użytku, bo wszystkie lice na to czekają. Dzięki tym sukcesom sportowym to miasto będzie promowane i myślę, że nie ma lepszej promocji niż sukces klubu sportowego. Boże, obłogosław ten budynek. Niech wszyscy, którzy tutaj będą przychodzić, pracować, ćwiczyć, w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Poświęcę też prezesów i działaczy. Wszystkich są zainteresowane. Bo bez nich to oczekiwanie adwentowe, które rozpoczęliśmy, żeby się nie przedłużało zbytnio.